Simon Sebag Montefiore, Stalin, Dwór Czerwonego Cara. Odcinek 53. Mniej więcej w tym czasie, gdy Jakow dostał się do niewoli, Stalin podjął pierwszą próbę zawarcia porozumienia z Hitlerem. On i Mołotow rozkazali Berii wysądować bułgarskiego ambasadora Iwana Stamenowa. Beria wyznaczył do tego zadania specjalistę od zabójstw i zbierania informacji, Pawła Sudopłatowa, który opisał całą historię w swoich nie do końca wiarygodnych pamiętnikach. Polecono mu zapytać, dlaczego Niemcy pogwałciły pakt o nieagresji, na jakich warunkach Hitler byłby gotów zakończyć wojnę i czy zadowoliłby się Ukrainą, Białorusią, Mołdawią i państwami bałtyckimi, czymś w rodzaju powtórki pokoju w Brześciu Litewskim. Beria powiedział Sudopłatowowi, że Stalin chce w ten sposób zyskać na czasie. 25 lipca Sudopłatow spotkał się ze Stamenowem w ulubionej gruzińskiej restauracji Berii, Aragwi, ale Bułgar odmówił przekazania tej propozycji Berlinowi i oznajmił: nawet jeśli wycofacie się do Uralu, to i tak zwyciężycie. Tymczasem na południu Niemcy niepowstrzymanie posuwali się naprzód. Pancerne kleszcze grupy Armii Południe pod dowództwem Heinza Guderiana i Ewalda von Kleista zwierały się wokół Kijowa, co groziło okrążeniem wojsk frontu południowo-zachodniego generała Michaiła Kirponosa z kolejnymi setkami tysięcy żołnierzy. Stało się oczywiste, że Kijów trzeba będzie opuścić. 29 lipca Stalin wezwał Żukowa, by omówić sytuację na wszystkich frontach. Poskierbyszow zauważył złowieszczo, że spotkanie rozpoczęło się dopiero po przybyciu Mechlisa, kiedy ten ponury demon zjawił się z Berią i Malenkowem. Szef sztabu pod nieprzychylnym wzrokiem owej groźnej trójcy przepowiedział, że Niemcy rozbiją front południowo-zachodni, a następnie skierują się ponownie w stronę Moskwy. Mechlis przerwał, by spytać groźnym tonem, skąd Żukow wie tak dużo o niemieckich planach? Co z Kijowem? Spytał Stalin. Żukow był zdania, że należy oddać miasto. Nie plećcie bzdur! Obruszył się Stalin. Jeśli uważacie, że jako szef sztabu generalnego potrafię tylko pleść bzdury, to proszę o zwolnienie mnie z obowiązków i wysłanie na front, odparł Żukow. Kto dał wam prawo rozmawiać w ten sposób z towarzyszem Stalinem? Krzyknął Mechlis. Nie gorączkujcie się, powiedział Stalin do Żukowa. Ale skoro o tym wspomnieliście, poradzimy sobie bez was. Żukow zabrał swoje mapy i wyszedł z pokoju, ale 40 minut później Stalin wezwał go znowu i oświadczył, że został zwolniony z funkcji szefa sztabu, co dla walecznego generała było błogosławieństwem, ponieważ pozwoliło mu wrócić tam, gdzie czuł się najlepiej. Stalin uspokajał go. Nie denerwujcie się. Stanowisko szefa sztabu generalnego objął ponownie Szaposznikow. Stalin wiedział, że marszałek jest chory, ale obiecał mu pomóc.
Żukow chciał się odmeldować, lecz Stalin zaprosił go na herbatę. Miał do niego słabość. Katastrofa w rejonie Kijowa dowiodła niebawem słuszności jego bzdurnych zaleceń. Niemieckie kleszcze pancerne zaciskały się wokół frontu południowo-zachodniego, dowodzonego przez marszałka Budionnego i Chruszczowa, którzy błagali o zgodę na wycofanie wojsk. Stalin otrzymał z NKWD informację, że Chruszczow zamierza poddać Kijów i zatelefonował do niego, grożąc mu. Chruszczow, którego nastrój, jak się to często zdarza w momentach klęski, oscylował pomiędzy panicznym strachem a bezsilną złością. Zastał Budionnego pijącego koniak z szefem sztabu frontu Iwanem Bagramianem i oświadczył mu gniewnie, że powinien zostać rozstrzelany. 11 września w obliczu narastającego zagrożenia Budionny, odważniejszy i bardziej kompetentny niż większość kawalerzystów, choć wiedział, iż może zostać odwołany, a nawet aresztowany, próbował przekonać Stalina, że zwłoka doprowadzi do strat w ludziach i ogromnych ilościach sprzętu. Stalin zdymisjonował go następnego dnia, powierzając dowództwo frontu Timoszence, któremu wręczył też osobliwy upominek w postaci dwóch fajek z rzeźbionym wizerunkiem jelenia. Miało to symbolizować jego przeniesienie z północy na południe i było ze strony Stalina rzadkim gestem. Obejmujecie dowództwo, oznajmił Budionny Timoszence na froncie. Ale zadzwonimy razem do Stalina i powiedzmy, że trzeba się wycofać z Kijowa. Jesteśmy prawdziwymi marszałkami i uwierzą nam. Nie chcę podkładać głowy pod topór, odparł Timoszenko. Dwa dni później, o 18:20, upór Stalina wydał gorzkie owoce, kiedy pierwsza i druga grupa pancerna Kleiszta i Guderiana połączyły się 150 kilometrów na wschód od Kijowa, zamykając w gigantycznym okrążeniu 5 radzieckich armii. 452 720 ludzi dostało się do niewoli. 18 września padł Kijów. Stalin zdołał zapanować nad nerwami. Trzeba załatać dziurę, rozkazał Szaposznikowi. Szybko! Stalin i Beria stosowali bezwzględne represje, ale zaczęli też zwalniać z więzień aresztowanych wcześniej ludzi. Coraz więcej szczęściarzy wychodziło na wolność, by wesprzeć wysiłek wojenny. Nie ma ludzi, na których można polegać, mruknął Stalin podczas jednego ze spotkań poświęconych obronie przeciwlotniczej. Konstruktor samolotów Jakowlew powiedział: Towarzyszu Stalin, minął już przeszło miesiąc od aresztowania Bałandina, naszego zastępcy ludowego komisarza. Nie wiemy, za co został aresztowany, ale nie wyobrażamy sobie, żeby był wrogiem. Jest potrzebny. Prosimy was o rozpatrzenie tej sprawy. Ręczymy za niego. Tak, odparł Stalin. Siedzi już 40 dni, a do niczego się nie przyznał.
Może i nie ma nic na sumieniu. Bywa i tak. Następnego dnia Wasili Bałandin z zapadniętymi policzkami i ogoloną głową przyszedł do pracy, jakby nic się nie stało. Beria i Mikojan poprosili o zwolnienie zastępcy ludowego komisarza przemysłu zbrojeniowego, Borisa Wannikowa, aresztowanego za spór z Kulikiem na temat kalibru ciał. Został sprowadzony prosto z celi przed oblicze Stalina, który go przeprosił. Przyznał, że Wannikow miał rację i awansował na wyższe stanowisko. Zdarzały się niezręczne sytuacje, kiedy szczęściarze spotykali swoich oprawców. Pucołowaty, jasnowłosy generał Kirył Mierieckow, aresztowany w pierwszych tygodniach wojny, był poddawany okrutnym torturom na rozkaz dobrodusznego Mierkułowa, z którym przyjaźnił się przed aresztowaniem. Jak zeznał później jeden ze śledczych, wyżsi funkcjonariusze stosowali wobec Mierieckowa brutalne, nieprzerwane tortury. Bili go gumowymi pałkami, dopóki nie zalał się krwią. Teraz został oczyszczony z zarzutów i stanął przed Mierkułowem, ale oświadczył swemu oprawcy, że nie mogą już być przyjaciółmi. W Siewowłodzie Nikołajewiczu spotykaliśmy się na gruncie towarzyskim, ale teraz boję się was. Mierkułow uśmiechnął się. Kilka minut później generał Mierieckow w pełnym mundurze zameldował się u Stalina. — Witajcie, towarzyszu Mierieckow. Jak się macie? Beria nasilił terror. Kiedy oddziały NKWD się wycofywały, więźniów nie zwalniano, chociaż Stalin miał wiele okazji, żeby to zrobić. Maria i Alosza Spanidze, niemieccy szpiedzy, którzy byli tak blisko Stalina, przebywali w więzieniu od grudnia 1937 roku. Stalin przypomniał sobie o Aloszy, który, jak sam powiedział Mikojanowi, został skazany na śmierć. Kazałem Mierkułowowi powiedzieć mu przed egzekucją, że jeśli poprosi Komitet Centralny o przebaczenie, zostanie ułaskawiony. Ale Sfanidze odparł z godnością, że jest niewinny, więc nie może prosić o łaskę. Plunął Mierkułowowi w twarz. To jest moja odpowiedź, zawołał. 20 sierpnia 1941 roku został rozstrzelany. Kilka dni później w Kuncewie Stalin zwrócił się do Mikojana. Chcesz posłuchać o Aloszy? Co takiego? Mikojan, który bardzo lubił Sfanidzego, miał nadzieję, że został zwolniony. Stalin powiadomił go jednak rzeczowym tonem o jego śmierci. Nie poprosił o przebaczenie. Taki hardy, zadumał się Stalin. Kiedy to było? Spytał Mikojan. Niedawno. Maria Sfanidze, która tak podziwiała Stalina, a także siostra Aloszy, Mariko, zostały rozstrzelane w następnym roku. Zajadły jak pies. Żdanow i
oblężenie Leningradu, kiedy Mołotow przesiadywał ze Stalinem w kąciku, Żdanow rządził oblężonym Leningradem. Ale Stalin zwrócił teraz swój gniew przeciwko dowódcom miasta Lenina. Do 21 sierpnia 1941 roku niemieckie uderzenie na północny wschód niemal odcięło połączenie Leningradu z resztą Rosji. Woroszyłow, obecnie 60-letni, objął dowództwo wraz ze Żdanowem. Obaj mieli wiele do zrobienia, ale w miarę jak sytuacja w rejonie Leningradu stawała się coraz bardziej krytyczna, musieli walczyć, by nie utracić zaufania Stalina. Dzień po dniu Niemcy zaciskali pierścień, a Stalin wietrzył defetyzm. W gniewnych telegramach oskarżał Żdanowa i Woroszyłowa o to, że nie potrafili sobie poradzić ze śmiertelnym zagrożeniem. Stawka nie może się pogodzić z nastrojami klęskowymi, z niemożnością podjęcia zdecydowanych kroków i gadaniem o tym, że zrobiono już wszystko, co możliwe i że nie da się zrobić nic więcej. Potem Stalin dowiedział się, że Woroszyłow, przypomniawszy sobie zapewne dni swojej chwały z Carycyna w 1918 roku, zamierzał podnieść morale, pozwalając żołnierzom na wybór oficerów, ale tym razem oburzonym komisarzem spraw wojskowych nie był Trocki. Natychmiast wstrzymać wybory, ponieważ sparaliżuje to armię i wyłoni bezsilnych dowódców, rozkazał Stalin wraz z Mołotowem i Mikojanem. Potrzebujemy dowódców wszechpotężnych. To się rozprzestrzeni jak choroba. To nie Wołogda, to drugie miasto w kraju. I dodał. Prosimy towarzyszy Woroszyłowa i Żdanowa, żeby informowali nas o swoich posunięciach. Do tej pory tego nie uczynili. Szkoda. Wszystko jasne, odpowiedział Leningrad. Do widzenia, towarzyszu Stalin. To pomoże. Serdecznie pozdrawiamy. Żdanow przejął kontrolę nad wszystkimi aspektami życia w Leningradzie, wypowiadając słynne słowa wróg u bram, otyły, chory na astmę i wyczerpany, odpalający papierosa od papierosa, odziany w oliwkową bluzę z pasem i pistoletem w kaburze, kierował frontem z ozdobionego portretami Stalina, Marksa i Engelsa gabinetu na drugim piętrze w prawym skrzydle Instytutu Smolnego. Jego długi stół był przykryty czerwonym suknem, tak jak Stalina zielonym. Na jego biurku leżał kamień z Uralu, prezent od jakiejś leningradzkiej fabryki. Żdanow, tak jak Stalin, pił herbatę ze szklanki w srebrnym koszyczku, ssąc kostki cukru i, tak jak on, sypiał na kanapie w swoim gabinecie. Pisał artykuły wstępne do gazet, osobiście przydzielał każdy wolt elektryczności. Groził panikarzom natychmiastowym rozstrzelaniem i brał udział w dowodzeniu frontem. Tymczasem Woroszyłow okazywał odwagę, z jakiej zasłynął w Carycynie. Kiedy pojawił się na froncie pod Iwanowskiem, żołnierze patrzyli, jak pierwszy marszałek przechadza się pod ciężkim ostrzałem artyleryjskim. To on, Woroszyłow.
Klim, szeptali. Spójrzcie, jak stoi, jakby w ziemię wrósł. Kilka kilometrów dalej marszałek natknął się na żołnierzy, którzy załamali się pod naporem Niemców. Zatrzymał swój samochód sztabowy, wyciągnął pistolet i poprowadził żołnierzy do ataku z okrzykiem – ura! Stary kawalerzysta mógł dokonywać podobnych wyczynów, ale nie był w stanie ustabilizować frontu. Stalina nie poruszyła bezsensowna brawura starego wojaka. Jego ciepłe uczucia dla Żdanowa też szybko się ulatniały, kiedy Leningradczycy z szacunkiem nazywali swojego dowódcę Andrzejem Aleksandrowiczem. Stalin odpowiedział chłodno: Andrzej Aleksandrowicz? Którego Andrzeja Aleksandrowicza macie na myśli? Jego niecierpliwe ponaglenia nie poprawiły sytuacji. Jeśli się nie zgadzacie, oznajmił Żdanowowi, powiedzcie to wprost. Okazywał też jadowitą ironię, pisząc czerwonym ołówkiem: nie odpowiedzieliście na propozycję. Nie odpowiedzieliście? Dlaczego nie? Czy jest zrozumiała? Kiedy rozpoczniecie atak? Żądamy natychmiastowej odpowiedzi w jednym z dwóch słów. Tak będzie oznaczało odpowiedź pozytywną i szybkie wykonanie, a nie będzie oznaczało odpowiedź negatywną. Odpowiedzcie tak lub nie. Stalin. Mimo to sprzeciwiał się każdej próbie odwołania Żdanowa, choć ten załamywał się pod ciężarem swoich obowiązków. 21 sierpnia Stalin, zdając sobie sprawę z rozpaczliwej sytuacji, rozkazał Mołotowowi i Malenkowowi, wyposażonym w szerokie pełnomocnictwa, pojechać do Leningradu i wyznaczył kozła ofiarnego, Żdanowa, do Woroszyłowa Popowa Żdanowa. Front leningradzki myśli tylko o jednym: jak się wycofać? Czy nie czas skończyć z tymi bohaterami odwrotu? Ale wysłannicy mieli też do spełnienia znacznie ważniejszą misję. Czy Leningrad należy opuścić? Ich podróż była pełna przygód. Polecieli do Czerepowca, gdzie wsiedli do specjalnego pociągu podążającego na zachód. Lecz pociąg nie mógł jechać dalej i zatrzymał się na małej stacyjce Mga, 40 kilometrów na wschód od miasta. Palatyni obserwowali niemiecki nalot lotniczy, ale nie zdawali sobie sprawy, że to początek niemieckiego natarcia, które doprowadzi do okrążenia Leningradu zaledwie dwa dni później. Jedyna droga wiodła przez mgę. Mołotow i Malenkow nie wiedzieli, co robić. Poszli wzdłuż torów w stronę Leningradu, dopóki nie natknęli się na podmiejski trolejbus, do którego wsiedli jak zwykli pasażerowie. Nieco dalej czekał na nich pociąg pancerny. Po dotarciu na miejsce stwierdzili, że Żdanow ledwo panuje nad sytuacją, szuka pocieszenia w piciu i walczy z astmą. Żdanow nigdy nie należał do najsilniejszych ludzi. Zdaniem Mołotowa brakowało mu kręgosłupa. Alkohol
stał się skazą na wizerunku tego stalinowca doskonałego. Znajdował się na granicy załamania i wyznał otwarcie Stalinowi, że w pewnym momencie zawiodły go nerwy, wpadł w panikę podczas bombardowania, ukrył się w schronie w Smolnym i pił. To wyznanie pomogło mu wrócić do łask. Pracował bez wytchnienia, już nigdy jednak nie odzyskał zdrowia. Malenkow uwielbiał opowiadać o tchórzostwie i alkoholizmie Żdanowa, chełpiąc się jednocześnie, że nigdy nie zameldował o tym Stalinowi, w co trudno uwierzyć. Żdanow potrafił znaleźć wspólny język z Mołotowem, ale do końca lat 30. pogardzał Malenkowem. To on uknął przezwisko dla tego tłustego, eunuchowatego biurokraty Melania. Wzajemna nienawiść tych dwóch szlachetnie urodzonych przedstawicieli prowincjonalnej inteligencji tliła się przez długie lata, by wreszcie zakończyć się masakrą. Malenkow prawdopodobnie złożył wniosek o aresztowanie Żdanowa, lecz Beria, znając słabość Stalina do pianisty, odparł, że nie czas stawiać przed sądem wojennym członków politbiura. Mołotow zgodził się z nim. Żdanow był dobrym towarzyszem, ale sprawiał wrażenie bardzo przygnębionego. Poza szukaniem kozłów ofiarnych, wysłannicy Stalina niewiele zdziałali. Stalin napisał zdenerwowany do Mołotowa i Malenkowa: boję się, że stracimy Leningrad przez głupie szaleństwo. Leningradowi grozi okrążenie. Co robi Popow, dowódca frontu, Woroszyłow? Nie informują nas nawet o krokach, jakie podjęli, by zapobiec niebezpieczeństwu. Myślą tylko o tym, jak się wycofać. Z tego, co widzę, to ich jedyny cel. To czysty chłopski fatalizm. Co za ludzie! Nic z tego nie rozumiem. Czy myślicie, że ktoś otwiera Niemcom drogę na tym ważnym kierunku? Celowo? Co to za człowiek, ten Popow? Co robi Woroszyłow? Jak pomaga Leningradowi? Piszę o tym, ponieważ jestem zaniepokojony bezczynnością dowódców Leningradu. Wracajcie do Moskwy. Nie zwlekajcie. Stalin. Po powrocie pełnomocnicy doradzili Stalinowi, aby zreorganizował front leningradzki Woroszyłowa i odwołał pierwszego marszałka, który spędza cały czas w okopach. Tymczasem padł Schlissenburg, twierdza nad Newą i mga. Woroszyłow nie powiadomił Moskwy, a kiedy Stalin dowiedział się o tym, wpadł we wściekłość. Jesteśmy oburzeni waszym zachowaniem, zbeształ Woroszyłowa i Żdanowa. Informujecie nas tylko o stratach, ale ani słowa o środkach, jakie podjęliście, aby ocalić te miejscowości. A utrata Schlissenburga? Kiedy wreszcie będzie koniec naszych strat? Czy postanowiliście poddać Leningrad?